go tak jakby podnosi, nie? Zobaczcie. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zostawcie łapę w górę oraz suba, bo zapraszam was na genialny odcinek z nowym, bardzo dziwnym samochodem w Fordzie Horizon 5. Jest to samochód z najnowszego pakietu, który kosztuje nieco ponad 40 zł, albo prawie 50, w zależności od tego, czy macie Game Passa, czy nie macie. I jest totalnie szalony, jest to tak zwany flip car. Mamy tutaj 6 kół. Podobnie jak w Mercedesie 6x6, tylko że tutaj dodatkowe koła mamy z przodu, 4 konkretnie. Ciekawe, czy będą skrętne? Z tego co patrzę, to powinny się skręcać. No bo mają te tam rzeczy do skręcania chyba, nie? Przednie, tylne ma... tak, widzę, że jest tam drążek kierowniczy. No i zobaczcie na ten tył i potężne kapcie. Zanim wyruszymy nim na drogi i porobimy chaos... A czekaj, czy można w ogóle do niego wejść? Do środka? Bo... Albo coś otwiera się, wow, okej. Okay. Można wskoczyć, patrz, dobrze. No surowo, tutaj nie możemy liczyć na takie wygody jak podgrzewane fotele, czy elektroniczna regulacja czegokolwiek, ale coś tam w środku jest, możemy sobie poklikać jakbyśmy chcieli. I to właściwie te drzwiczki to jedyna rzecz, która się w tym samochodzie otwiera. Nie widzę, żeby coś tutaj więcej można było z nim zrobić w trybie Forza Vista. Tu będziemy mogli sobie przejść w ewentualnie personalizację czegoś tam. Dobra, przechodźmy sobie w upgrade'y. Zobaczmy, co można z nim zrobić. Chciałbym jeszcze bardziej poszerzyć koło z tyłu, ale widocznie się nie da. Opony sliki wyglądają tak. Podoba mi się. Ja chcę wziąć... Klasa S1 jest tutaj. O, fajnie by było, jakby można go było wrzucić do klasy, do klasy A. Co bym musiał zrobić, żeby to zrobić? Możemy dać większy cal kół z przodu, ale zostawmy tak jak jest i możemy zwiększyć cal koła z tyłu. Niewiele, ale tak jest też dobrze i możemy sobie też wymienić felgi, zobaczcie, jakbyśmy chcieli, także spoczko. Możemy zrobić napęd na 4 koła, jakbyśmy chcieli. O, wtedy samochód znajduje się w klasie A, a to dziwne. Zobacz. Pierwszy raz mam coś takiego, że jak sobie zmieniam na AWD, to klasa idzie w dół. Ciekawe. Dobra, i możemy tutaj dołożyć jeszcze kompresor. W standardzie mamy te 700 koni mechanicznych. Bardzo bym chciał mieć ten samochód w klasie A i tam się pościgać. Właśnie, ten samochód powinien się zajebiście prowadzić. Powinien mieć świetny docisk chyba. No bo ten spoiler, który ma flipować samochody, może być też zajebistym dociskiem. Z tego co mówili twórcy, to ten samochód nie może przewracać innych samochodów. Jezu, jaki on jest zajebiście szeroki z tyłu! Kurde! Pierniczę! Poczekaj, posłuchajmy jak on brzmi. Fajnie! Podoba mi się. Twórcy powiedzieli tak, że no nie zrobili, żeby ten samochód mógł flipować samochody, czyli wywracać je na bok, czy tam wywalać do góry, dlatego że chcą, aby Forza była taką grą, gdzie można też porywalizować, no i jakbyśmy jechali w wyścigu i kogoś sflipowali, to by było nie fair. Dziwne tłumaczenie, dlatego że mogli po prostu ten samochód wykluczyć z wyścigów online. Nie? A ja myślę, że tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że w Forzie Horizon 5 nigdy nie można było jakoś... Hitboxy na tych samochodach są dziwne tutaj. I nigdy nie można było tak naprawdę przewodzić na pacę innego, jednego samochodu inny samochód. Na przykład jakbyście chcieli na pick-upa załadować sobie pila Tridenta albo pila P50, to nie dali rady byście tego zrobić, bo samochód lewitowałby nad tym samochodem w powietrzu. Próbowaliśmy tego w Forza Horizon 5, próbowaliśmy tego w Forza Horizon 4 i było tak samo, więc to ich tłumaczenie jest raczej taką wymówką. Ale spróbujmy. Dobra, zobaczmy z boku, jak to wygląda. Tak, czyli widzicie tutaj, on popycha te samochody z przodu zupełnie jakby miał zwyczajny zderzak.
Tutaj widzieliście samochody, które mają spory prześwit. Spróbuję coś od frontu uderzyć i zobaczymy, co się stanie. I uwaga, to jest niskie. Z daleka nie widać, co ma duży prześwit, co ma mały. O, tu mamy... Ach, nie udało się trafić. O. No tego powinno już sflipować, tak? Właściwie to każdy samochód powinno sflipować, ale pewnie myślicie, ej kurde Lucek, trochę za wysoko masz ten samochód, może jakbyśmy go obniżyli, to by było lepiej. Tak, driftowe zawieszenie powinno zrobić robotę. Aha, ale zobaczcie, że przednie koła nie są w kamberze, natomiast bardzo ładnie widać, jak zawieszenie się obniża z przodu, ekstra. A i teraz powinien być bardziej żwawy, o! Wygląda na to, że całkiem niezły będzie na zakrętach, no trakcji powinniśmy mieć tu sporo. Zrobiłem mu maksymalny negatyw i z tyłu i z przodu i niestety tego negatywu nie widać. Koła nie są przechylone, więc pewnie zablokowali wizualne przechylenie tego auta. Znaczy przechylenie kół w tym aucie. Nie możemy tego tutaj uzyskać, więc tak, dałem to zawieszenie driftowe i zobaczcie sobie, tutaj mamy, nie, camber. Mieliśmy 5 stopni negatyw, więc niezależnie od tego, jak sobie to ustawimy, no nie da się tego zrobić. No i teraz żeśmy go sobie ulepszyli, nieco ponad 1000 koni mechanicznych. Sprawdźmy, jak się spisze. Teraz czy kogoś zflipuje, czy nie? W ogóle zobaczcie, jak ładnie skręcają się przednie koła. Mamy 4 skrętne koła, to naprawdę powinno się prowadzić wyrąbiście. Nie wiem, czy w klasie S1 będziemy mogli tym powalczyć. Ojej, ale dziwnie nim się jedzie. Dobra, chodźmy na przeciwną stronę. I z tego, co patrzyłem, możemy regulować tylko tylny spoiler, jeśli byśmy chcieli zwiększyć docisk. I uwaga! O, nie trafiłem! Czekaj, jeszcze raz. Musimy tak z boku patrzeć, żeby widzieć, co się dzieje, ale on po prostu się chyba będzie zderzał z czymś tam, nie? Zupełnie jakby miał maskę z jakiegoś pick-upa. O, dawaj tego. No. Także widzicie, że to jest taki stały model i twórcy nam mówili o tym, on nie będzie flipował samochodów w Forza Horizon 5, bo w wyścigach jest tak. Ja myślę, że im się po prostu nie chciało robić czegoś wyjątkowego, a ten samochód jest wyjątkowy. I mógłby być czymś naprawdę super, nie? A tutaj po prostu, o, zderzamy się i tyle. Cały czas próbuję... Kurde, no z daleka nie widać, który samochód ma większy prześwit. O, tutaj mam pick-upa i zobacz. Pyk! I po prostu go pchamy, tak? Nic tutaj się nie podnosi, tak jakbyśmy mieli jakiś zderzak taki duży, jakbyśmy byli takim właśnie pick-upem, nie? Nie możemy to. Taka jest ta Forza. Tutaj fizyka niby jakaś jest, ale nie zrobimy czegoś takiego jak Beam Engine Drive, tak? Taka jest specyfika tej gry i oni o tym doskonale wiedzą, ale powiedzieli, że to tak ma być i tyle. I musimy w to uwierzyć. Więc co można zrobić z tym autem? Do driftu raczej bym go nie robił, ale zrobiłbym go pod wyścigi. Co ciekawe, samochód udało się zrobić w klasie A. Musiałem niestety zrobić mu napęd na wszystkie koła. Już nie można powiedzieć, że na 4 koła, ale po prostu na wszystkie. A chciałbym, żeby angażował się tylko i wyłącznie ten tył. No i jak to się właściwie prowadzi, tak porównując do innych autek? Tak jak mówiłem, ten tylny spoiler jest regulowany, ale z przodu nie możemy nic regulować ani nic dodać. Więc musimy bazować na tym, co jest. I w klasie A samochód oczywiście, możemy go w S1 zrobić, nie ma problemu, żeby go tam wymaksować, ale nie wiem, czy bym chciał się tam ścigać. Może da się zrobić do niego jakiś tam hardkorowy tuning, ale bardzo chcę się pokazać tym samochodem w klasie A w tych wyścigach. Myślę, że to trochę zaskoczy innych graczy, bo cały czas ten pakiet jest nowy. No i jest to taki dziwny samochód, prawda? Nie każdy będzie wiedział, co to właściwie jest. Ale jak z tym skręcaniem? Czy on jakoś lepiej skręca? Dobra, zobaczmy z kokpitu może. Fajne pole widzenia jest. No i właśnie, on kurde nie ma oświetlenia.
mamy tu żadnych lam, żeby jechać w dzień, chyba, nie? Znaczy inaczej, w nocy. W dzień jest wszystko spoko, ale w nocy? Ciężko. Na liście ten samochód widnieje pod nazwą FAF Flip Car, czyli Fast and Furious Flip Car. I zobaczymy, jak sobie poradzę. Chyba będzie słabo z przyspieszeniem. Okej, nie ma źle. Myślałem, że będzie gorzej. Przynajmniej start poszedł dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. O kurde. Ładnie wziął ten zakręt. Spróbujmy z trochę, wiesz... O, dobra, rzuca mu dupę. Bo ten cały ciężar samochodu jest praktycznie z tyłu, nie? Silnik. A z przodu on jest lekki. I driftuje mi ten tył, ale kurde, patrz. Widzicie? Rzuca go trochę. To kwestia może też tuningu, nie? Mógłbym sobie lepiej jakoś to zrobić. Tutaj ktoś z przodu zrobił sobie taki tuning bardziej na przyspieszenie niż na prowadzenie. Okej, przesadziłem tutaj z tym skrętem. Trzeba by było jeszcze zawieszenie trochę dostroić, ale ty, ja tu widzę potencjał. Póki co, może trafiłem na słabych graczy. Gdzie? Już się chciał spychać, nie? Na Krzysia wrąbał się w zakręt. Tutaj trafiłem na takich słabszych graczy w tych wyścigach. Trzeba by było więcej porobić testów tego auta, no i na pewno lepszy tuning. Trzeba po prostu przy nim trochę posiedzieć, ale kurczę, wydaje się być całkiem niezłe. Pierwszy krok w stronę pay to win? Jak myślicie? Nie no, myślę, że jest dużo innych samochodów bardzo dobrych do wyścigów w Forzie Horizon 5. I powinniśmy tutaj też zajebiście hamować tym autkiem, nie? Tak, widzieliście. Wszyscy polecieli prosto w ścianę tymi swoimi autkami. Nikt nawet nie próbował za bardzo hamować przed zakrętem, więc to są słabi gracze. Nie jest miarodajny ten wyścig na pewno, ale chciałem sprawdzić na multiku, żebyście mieli mniej więcej pogląd, co się z autem dzieje. Na takich normalnych wyścigach, bo nie zawsze się trafia przecież na dobrych graczy, nie? Coś go tak jakby podnosi, nie? Zobaczcie. Ale nie chcę wskoczyć na górę, cholera. Podniosło mu dupę. Ale no zobaczcie, to tak jakbyśmy mieli taką bryłę. Ech, ale gówno. Dajcie znać, co myślicie o tym dodatku i o tym flipkarze. Moim zdaniem, no fajnie, że dodali taki samochód, ale jak ktoś na przykład nie zobaczy sobie tego filmu, to wiesz, kupi za 4 dychy ten dodatek, bo myśli, że będzie mógł odwracać samochody, no bo ten samochód swoim wyglądem sugeruje, że w grze będziesz mógł coś takiego robić, nie? I wiesz, kupi sobie ten pakiet i pomyśli, no kurde, ta Forza jest jednak do dupy. Dlatego szerujcie ten film, żeby pokazać innym, że ten samochód nie działa i żeby, jeśli ktoś myśli o flipowaniu samochodów w Forza Horizon 5, kupując ten dodatek, no żeby jednak się nie przeliczył. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.